I proszę Państwa, gorącymi brawami powitajmy obie ekipy, zespół gości Rysowia, Rzeczpospolitej, biało-czerwone, stroje czarne, Górny Podobieck. Tak właśnie jest, to się kulturalny kłopot nie zasada fair play. To jest słowa tutaj do tych, którzy wiedzą, co jest w tym. Jeśli ma dla nas chęć, to to tała jest bawią. To trzeba być cześć, co to sobie poprawią. Czujemy na czerwono, zawsze wiara wygraną. Wybicie lewą stroną. Próbował się urwać Daniel Świderski. Maciej Bancewicz dośrodkowuje, główka niestety nie doszedł. Próba strzału nieudana. Znaleźć miejsce strzelenia bramki. Strzał. Samoduł. Górnik Polkowice 1, Rysowia Rzeszów 0. Kaliniec kapitan Rysowi. Długie podanie, jednak wybite przez Polkowiczan. Strzał obok bramki. Raduj walczy o tą piłkę po lewej stronie. Bancewicz traci ją. Dobra piłka do przodu. Próba podanie. Gol! Mamy 1-1. Świetna kontra wyprowadzona przez rzeszowian. Strzelcem tego gola Daniel Świderski. Mikulec świetnie rozegrał tę akcję ze Świderskim. W zasadzie wzorowa kontra. Znowu kolejna dobra piłka do Świderskiego. Świderski jest bardzo aktywny. Próba strzału, jednak boczna siatka. Raduli przymierza się do wykonania tego rożnego. To już nie będzie krótkie rozegranie, tylko wrzutka w pole karne. Strzał, uderzenie obok słupka. Będziemy mieli długi wrzut z autu Gęńca. Podanie z autu w pole karne. Strzał obroniony przez Kopanieckiego. Dobra piłka z lewej strony, Polkowice w ataku. Bancewicz podaje do Baranowskiego, strzał obok bramki. Witamy Państwa po przerwie z Polkowic. Na tablicy wyników 1-1. Próba zejścia do środka, miękkie podanie w pole karne. Świderski strzela, Kopaniecki broni. Kowalski, Haberek próbował wybić tą piłkę głową, jednak ruszamy pod drugą bramkę. Bancewicz z prawej strony zagrywa do Szuszkiewicza. Dużo miejsca. Kamil Wacławczyk, który potrafi uderzyć, dobre podanie. Bednarski zablokowany. Wacławczyk zagrywa do przodu. Podanie na Szuszkiewicza, Bednarski dośrodkowuje, bardzo blisko kolejnego gola samobójczego. Dobre odebranie piłki przez Bancewicza, Bancewicz, strzał, gol! Przytomne zachowanie skrzydłowego z Polkowic, odebranie tej piłki w polu karnym Rysowi powoduje, że mamy niespodziankę i na tablicy wyników 2-1. Piłka trafia do Wacławczyka, który ma bardzo dużo miejsca, żeby wyprowadzić kontratak. Bancewicz. Bancewicz, próba strzału minimalnie obok prawego słupka. Strzał. Dośrodkowanie z rzutu rożnego.
wybicie przez Polkowiczan, strzał, kolejny raz bliscy strzelania gola goście. Szymon Feret traci tą piłkę, Bednarski, dobre podanie do Baranowskiego, Baranowski skrzydla akcję z lewej strony, zamarkował zagranie, strzał! Resowia przy piłce, wycofanie, strzał, bramka 2-2. Sędzia zagwiza w tym spotkaniu po raz ostatni. Mamy koniec spotkania. W Polkowicach remis 2-2. Kończymy to spotkanie podziałem punktów. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Kolejne mecze również w telewizji TV.com. Z Polkowic komentował ten mecz dla Państwa Piotr Wieczorek. Dziękuję, do widzenia.